Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus papam Życie konsekrowane Znakiem i świadectwem Królestwa Chrystusowego, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 8 lutego 1995 roku. Sobór watykański II po przedstawieniu powołania zakonnego stwierdza: Jest więc ślubowanie i spełnianie rad ewangelicznych, niejako widomym znakiem, który może i powinien pociągnąć skutecznie wszystkich członków Kościoła do ochoczego wypełnienia powinności powołania chrześcijańskiego. Oznacza to, że radykalne naśladowanie Chrystusa przez osoby konsekrowane pobudza wszystkich chrześcijan do żywszego uświadomienia sobie własnego powołania i do pełniejszego docenienia Jego piękna. Pomaga im w przyjęciu z radością zobowiązań wiążących się z tym powołaniem, i stanowi bodziec do podjęcia zadań odpowiadających konkretnym potrzebom działalności apostolskiej i charytatywnej. Życie konsekrowane jest więc znakiem umacniającym zaangażowanie wszystkich w służbie Królestwu. Spróbujmy pogłębić treść tej soborowej nauki. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że w chwili obecnej, podobnie jak we wszystkich okresach dziejów chrześcijańskich, stan zakonny uobecnia formę życia przyjętą przez wcielonego Syna Bożego. Pomaga zatem lepiej odkrywać Chrystusa z Ewangelii. Ci, którzy obecnie idą za Jezusem, dla Niego, zostawiając wszystko, przypominają apostołów, którzy w odpowiedzi na Jego wezwanie, wyrzekli się wszystkiego. Dlatego tradycyjnie zwykło się mówić o życiu zakonnym jako o apostolika vivendi forma. Co więcej, biorąc przykład z Piotra, Jana, Jakuba, Andrzeja i innych apostołów, osoby konsekrowane naśladują i odtwarzają życie ewangeliczne, realizowane i głoszone przez boskiego nauczyciela, dając świadectwo Ewangelii jako rzeczywistości zawsze żywej w kościele i świecie. W tym sensie również i oni stosują w praktyce słowa Jezusa Chrystusa skierowane do apostołów Będziecie moimi świadkami. Stan zakonny dodaje sobór ujawnia wyniesienie Królestwa Bożego ponad wszystko, co ziemskie oraz jego najważniejsze potrzeby. Ukazuje też wszystkim ludziom przeogromną wielkość potęgi Chrystusa królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w kościele. Innymi słowy. Życie według rad ewangelicznych ukazuje nadprzyrodzony i transcendentny majestat Boga Trójjedynego, a zwłaszcza wielkość planu Ojca, który pragnął by synowską odpowiedzią na jego nieskończoną miłość był całkowity dar osoby. Ukazuje ono Pociągającą moc Chrystusa, słowa wcielonego, który opanowuje całą egzystencję, by ją uszlachetnić poprzez najwyższe uczestnictwo w tajemnicy życia trynitarnego. Jednocześnie jest ono znakiem przemieniającej mocy Ducha Świętego, który napełnia wszystkie dusze darami odwiecznej miłości dokonuje w nich wszystkich wspaniałości odkupieńczego dzieła. I udoskonala ludzką odpowiedź wiary i posłuszeństwa w synowskiej miłości. Z tego samego powodu życie konsekrowane jest znakiem i świadectwem autentycznego przeznaczenia świata, wykraczającego poza wszystkie perspektywy doraźne i widzialne, jakkolwiek słuszne i konieczne, dla wiernych powołanych do zadań o charakterze świeckim. Według Soboru, zakonnicy przez swój sposób życia. Dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, że świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Stan zakonny zmierza do realizacji błogosławieństw ewangelicznych oraz pomaga w ich odkryciu i umiłowaniu, ukazując głębokie szczęście, jakie można osiągnąć dzięki wyrzeczeniom i ofiarom. Sobór mówi o wspaniałym świadectwie ponieważ w jakiejś mierze jest on odblaskiem boskiego światła przenikającego słowo wezwanie rady Jezusa jest to ponadto świadectwo zaszczytne nadzwyczajne ponieważ rady ewangeliczne podobnie jak dobrowolny celibat lub ubóstwo ewangeliczne stanowią szczególny rodzaj życia odznaczający się nieocenioną wartością dla kościoła oraz nieporównywalną skutecznością dla wszystkich, którzy mniej lub bardziej bezpośrednio i świadomie szukają w świecie Królestwa Bożego. Wreszcie świadectwo to wiąże się ze stanem zakonnym jako takim. Jest zatem rzeczą normalną, że najdoskonalsze jego formy widzimy w szlachetnych postaciach zakonników, którzy całą duszą i całym życiem odpowiadają wiernie na swe powołanie. Życie konsekrowane przypomina również o wartości dóbr niebieskich, które jak naucza chrześcijaństwo, są obecne już w perspektywie misterium Chrystusa, Syna Bożego, który stąpił z nieba na ziemię i wstąpił do nieba jako głowa, nowy Adam nowej ludzkości, powołanej do uczestnictwa w Bożej chwale. Ta soborowa nauka zawarta jest w pięknym fragmencie Skoro bowiem lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, lecz szuka przyszłego, to stan zakonny, który bardziej uwalnia swych członków od trosk ziemskich, w wyższym też stopniu tak ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebieskie, już na tym świecie obecne, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu Chrystusa jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Rady ewangeliczne mają więc znaczenie eschatologiczne, a konsekrowany celibat zapowiada w sposób szczególny życie wieczne i zjednoczenie z Chrystusem Oblubieńcem. Ubóstwo zapewnia skarb w niebie. Posłuszeństwo otwiera drogę do zdobycia doskonałej wolności dzieci Bożych zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego. Osoby konsekrowane są więc znakami i świadkami początku życia niebieskiego w życiu ziemskim, które nie może odnaleźć w samym sobie własnej doskonałości, lecz powinno być coraz bardziej ukierunkowane ku życiu wiecznemu, ku przyszłości już obecnej w zarodku, w łasce rodzącej nadzieje. Z tych wszystkich powodów Kościołowi bardzo zależy, by życie konsekrowane kwitło zawsze, ukazując wyraźniej obecność Chrystusa w jego ciele mistycznym, w którym żyje dzisiaj i odnawia w swoich uczniach tajemnice ukazywane nam przez Ewangelię. Dla dzisiejszego świata szczególnie ważne okazuje się świadectwo konsekrowanej czystości świadectwo miłości do Chrystusa, która jest większa od każdej innej miłości. Łaski, która przekracza siły ludzkiej natury, wzniosłego ducha, który nie ulega iluzjom i dwuznacznościom podsuwanym przez zmysły. Podobnie jak w przeszłości, również i dzisiaj, pozostaje ważne także świadectwo ubóstwa, które według zakonników jest sekretem i gwarancją większego bogactwa duchowego oraz posłuszeństwa ślubowanego i praktykowanego. Jako znak prawdziwej wolności. Ukoronowaniem każdej cnoty, również w życiu konsekrowanym, jest miłość przede wszystkim miłość Boga. Dzięki niej życie konsekrowane staje się znakiem świata, ofiarowanego Bogu. W swej całkowitej ofierze, obejmującej świadome i pełne miłości, złączenie się z odkupieńczą ofiarą Chrystusa. Zakonnicy otwierają przed światem drogę prawdziwego szczęścia szczęścia płynącego z błogosławieństw ewangelicznych. Z kolei miłość bliźniego, przejawiająca się zarówno we wzajemnej miłości pośród tych, którzy żyją we wspólnocie, jak i w przyjmowaniu innych i gościnności, oraz we wspomaganiu ubogich i wszystkich nieszczęśliwych, a także w poświęceniu się apostolstwu. To świadectwo. Ma podstawowe znaczenie, jeśli chcemy nadać Kościołowi autentyczne oblicze ewangeliczne. Osoby konsekrowane są powołane, by dawać świadectwo i szerzyć to, co objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali, stając się w ten sposób pionierami tak bardzo upragnionej cywilizacji miłości.